Dzikie ptaki Polski. Karty tradycyjne do gry, ale będą pokazywały ptaki Polski. W tej serii już kilka pokazywaliśmy produktów. I tak, standardowe zasady do gier. Gierki Macao Beast Remake. W każdej z serii taka sama. Książeczka czarna. I druga, każdym razem inna. Dzikie ptaki Polski, broszura edukacyjna. I tutaj na pół strony każdy z tych ptaków będzie opisywany. I na końcu zazwyczaj jest Joker opisywany. Teraz obejrzymy karty, jak wyglądają. Dla fanów obserwacji ptaków świetna sprawa. Karty są piękne. Standardowe, jak w seriach bywa, figury to mają takie bardziej szlachetne zwierzęta, tutaj orły, czy tam jastrzębie, orlik jako król, czy czapla jako dama. I nazwy po polsku i po łacinie. Na każdej karcie inny ptak. Tutaj jako as myszołów. Jest tylko brać lornetkę, wybrać się gdzieś do lasu. Obserwować, szukać na kartach, który ptak jest obserwowany, którego widzimy, a potem sobie usiąść gdzieś na kamieniach, na polanie, na pieńku i grać. Cokolwiek mamy ochotę, bo kartami można wiele gier grać. Drop zwyczajnie. Zobaczymy, czy ten drop zwyczajny on jeszcze gdzieś w Polsce licznie występował właśnie. Nagły Joker to jest taki, który wyginął od XVII do XIX wieku. Następnie jego populacja zaczęła się drastycznie zmniejszać, aby w 1986 całkowicie wyginąć. Głowa i brzuch dropia są białe, boki i rdzawe, a głowę zdobią pióra układające się w charakterystyczne wąsy. Obecnie trwają próby reintrodukowania dropia w Polsce. Drop. Mamy nadzieję, że się kiedyś uda zobaczyć go jeszcze na żywo. Dzikie ptaki Polski. Talia kart klasycznych. Od
Joker Line. Bardzo dziękujemy.